witam. Dzisiaj sobie porozmawiamy o jednym z najpiękniejszych, najwspanialszych stworzeń i ważnych stworzeń na świecie, jakim są pszczoły. Nikt sobie nie zdaje sprawy, że są starsze od dinozaurów, a więc istnieją na naszej planecie już od wielu milionów lat. Dzięki pszczołom mamy co jeść. Przecież nie tylko miód produkują. Pszczoły przede wszystkim zapylają kwiaty, to znaczy powodują, że kwiatki się rozmnażają, z tych kwiatków powstają owoce i te owoce są dla nas bardzo istotne do jedzenia. Natomiast co ciekawego u pszczółek jest? U pszczółek jest to, że tworzą rodziny. Rodzina pszczół składa się, no jak myślicie, z czego? Najważniejsza w rodzinie zawsze jest mama i w ulu jest zawsze jedna mama, którą my pszczelarze czasami nazywamy matką, a czasami nazywamy królową. Wyobraźcie sobie, że mama ma aż 60 tysięcy córeczek. To jest olbrzymia ilość tych córeczek. No taka rodzina jest, to jest taka mega, mega rodzina. Oprócz tego są oczywiście tatusie, czyli trutnie, a trutni może być nieco więcej, nawet do 3000. Tatusiowie są spokojni u pszczół, bo nie mają żądeł, nie żądlą. No i to tak wygląda, że tych tatusiów jest około 3000 w jednym ulu. A więc pszczoły nam dają wspaniały miód, ale nie tylko, bo pszczoły nam jeszcze dają pyłek kwiatowy, który, jak chcemy być silni i zdrowi, to taki pyłek kwiatowy, który pszczoły przynoszą w specjalnych koszyczkach, a te koszyczki mają na trzeciej parze nóg, bo pszczoły mają aż 6 nóg. Taka pszczoła robotnica ma aż 6 nóg i na trzeciej parze ma koszyczek na jednej nóżce i na drugiej i przynosi takie kuleczki. O, i właśnie to, co oglądaliśmy wcześniej, to jest ten pyłek kwiatowy, moi drodzy. Jak odkręcę, pachnie intensywnie. On jest taki żółciutkie, takie kuleczki. Ten jest akurat taki właśnie żółciutki, jasno-żółciutki, ale kolory mogą być przeróżne tego pyłku. Od białego po ciemnobrązowy nawet. To w zależności z jakiej rośliny został zebrany przez pszczółki. I on jest dla nas i dla pszczół przede wszystkim też źródłem białka i witamin. Z niego powstaje potem pierzgan. Niestety nie mam tu jak pokazać pierzgi, ale pierzga jest w ulu ogólnie. I właśnie pierzga jest zwana, która powstała z tego pyłku, jest zwana tak chlebkiem pszczelim. Bo miód jest tak naprawdę dla pszczół i dla nas źródłem energii, węglowodanów. Natomiast źródłem białka, witamin i wszelkich innych mikroelementów jest właśnie pyłek i pierzga. To jest to, co nas wzmacnia i odżywia, natomiast buduje nasz organizm. Natomiast miód przede wszystkim daje nam siłę i energię do pracy, tak żeby, tak jak pszczółki, być pracowitym. Teraz, drodzy mili, zajrzymy sobie do ula prawdziwego, w którym mieszkają pszczoły. Tutaj pan pszczelarz właśnie wyciąga maty ocieplające, czyli taki jakby kocyk dla pszczółek, żeby było im ciepło w zimne dni i w zimie przede wszystkim. O, i tutaj. To jest podkurzacz. To sprawia ten dym. On pszczółkom nie szkodzi, ale sprawia, że one nie zwracają na nas uwagi, kiedy zaglądamy im do ula. Właśnie została wyciągnięta ramka z pszczółkami. Patrzcie, jak ich dużo i jak się uwijają. Praktycznie się nami nie interesują, tyle mają roboty. My szukamy właśnie królowej, sprawdzamy, czy jest. O, jest królowa. Tutaj. Widzicie? Jest większa, przemieszcza się po plastrze. Ja ją spróbuję zaznakować.
Teraz będziemy ją wyłapiemy. Znaczek. Tu jest ślad nawet. Łapać odpadł będzie. Jej znaczek. Ja złapię tą królową. O, i właśnie złapaliśmy królową. Wkładamy ją do klateczki i musimy ją zaznakować takim kolorowym znaczkiem, który pomoże nam w przyszłości ją znaleźć szybciej, ale też będziemy wiedzieć, w którym roku się urodziła. Tu widzicie, tak wygląda w ul w środku, tak zwane pszczele gniazdo. To są plastry, w których pszczoły składają miód. Jak na razie widzimy, no jeszcze tego miódku za dużo nie ma, ale może wkrótce jakieś miodobranie się uda. Widzicie ten zasklep? To z tego zasklepu urodzą się nowe pszczółki. To jest tak zwany czerw otwarty, czyli młode pszczółki. Tu natomiast jest czerw zamknięty, czyli takie pszczółki, które już niedługo będą gotowe do pracy. A tutaj macie świeży, świeży miodek, który właśnie został przyniesiony przez pszczółki do ula. On jest jeszcze niedojrzały, on jest taki błyszczący, jeszcze pszczółki nie zasklepiły go, tak powiedzmy nie zakorkowały, żeby on sobie mógł dojrzeć. Więc jeszcze czekamy, ta ramka wraca do ula, miodzik musi sobie odparować i za jakiś czas będzie gotowy do zjedzenia. Teraz właśnie zajrzeliśmy do ula, sprawdziliśmy, czy wszystko jest w porządku. Królową zaznaczyliśmy, że jest. I teraz już zamykamy ul. I przechodzimy do następnego, zobaczyć, co się w drugiej rodzince będzie działo, czy wszystko jest w porządku i ok. Możemy teraz to wszystko podsumować, no nie? Więc bez pszczół nie ma życia na naszej planecie. Tak by się wydawało, taki mały owad, taki malutki, a okazuje się, że tak bardzo, bardzo ważny dla naszego życia. I dają nam nie tylko produkty pszczele, ale powodują, że żyją rośliny i to jest ważne. Powodują, że my mamy jedzenie i mamy lekarstwa w postaci różnych preparatów na bazie miodu, propolisu czy wosku pszczelego. A więc my ludzie starajmy się więc ratować te pszczoły przed wyginięciem, bo gdyby pszczoły wyginęły, to my byśmy później umarli z głodu, bo pszczoły sprawiają, że to, co mamy na stole, w większości zawdzięczamy właśnie pszczole. A idąc do pszczół, żeby nas nie pożądliły, to pamiętajcie o bezpieczeństwie. Trzeba zawsze mieć kapelusz pszczelarski i założyć sobie go na głowę. O, tak jak ja to zrobiłem, i tak pszczelarz powinien chodzić do pasieki. Ja wam dziękuję pięknie za uwagę. Byliście naprawdę cierpliwi w tym, co mówiłem. No i życzę wam dużo słodkiego miodu na co dzień.